Kamiński, pracuję w CERT Polska i chciałem powiedzieć, opowiedzieć trochę o pewnym obszarze naszej działalności, który może nie jest jakoś bardzo taki medialny, nie wiąże się z jakimiś wielkimi spektakularnymi incydentami jak KNF czy inne, natomiast jest dosyć istotny, jeśli patrzymy na taką sytuację, czy można nazwać w cudzysłowie higieną, ale również po prostu poziomem bezpieczeństwa właśnie w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Więc tytułem wstępu. Nie będę tłumaczył oczywiście dokładnie, czym jest nasz zespół. Wydaje mi się, że jest na tej konferencji parę okazji, żeby się z tym zapoznać. Natomiast trudno pominąć fakt, że działamy w pewnym otoczeniu, w szczególności za ścianą jest teraz debata, panel na temat krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego jesteśmy oficjalnie częścią od niedawna, aczkolwiek w praktyce w jakimś stopniu jest to już około 22 lat. Tak więc jesteśmy jako CERT odpowiedzialni za dosyć dużą część sektorów. Można powiedzieć, że teraz przynajmniej oficjalnie w jakimś stopniu opiekujemy się tą częścią, która nie dotyczy infrastruktury krytycznej, nie dotyczy administracji rządowej, nie dotyczy wojska. Natomiast wszystko pozostałe, przynajmniej potencjalnie, jest jakoś w naszym obszarze zainteresowań. Co to jest to pozostałe? To pozostałe to jest właśnie, sprawdziłem wczorajszy raport GUS-u, to jest mniej więcej 30 milionów użytkowników internetu w Polsce. No i dużo sieci, tak? Mamy mniej więcej 2,5 tysiąca AS-ów. To jest dosyć duża, dla dowolnego CERT-u to jest dosyć duży obszar, więc nie możemy tutaj mieć ambicji, że zabezpieczymy 30 milionów użytkowników, czy te wszystkie sieci. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy zrobić nic, żeby nie było trochę lepiej z punktu widzenia bezpieczeństwa. Więc to, o czym będę mówił, dotyczy różnego rodzaju informacji, które staramy się pozyskiwać i właśnie wykorzystywać do zrozumienia pewnych zagrożeń. No a tam, gdzie jesteśmy w stanie to zrobić, przynajmniej częściowo zminimalizować ich jakieś negatywne skutki. Więc tutaj na tym slajdzie widać pewne ogólne kategorie informacji, jakie zbieramy, często w sposób automatyczny, ale też te kategorie informacji opisują pewnego rodzaju problemy, z którymi użytkownicy internetu, firmy, czy może automatyczne po prostu urządzenia, które są podpięte do sieci, z tymi problemami się stykają. Nie ma tutaj, nie będę mówił o konkretnych incydentach, tak? Nie będę mówił o jakichś sytuacjach, kiedy musieliśmy koordynować reakcję na jakiś pojedynczy incydent, raczej będę mówił o tych milionach zgłoszeń, właśnie najczęściej pochodzących z wszelkiego rodzaju systemów monitorowania, które mimo że być może pojedynczo nie wydają się nie wydają się, żeby miały jakąś wielką wagę, to z punktu widzenia właśnie, jeśli patrzymy na sytuację na poziomie takim szerokim, na poziomie całego kraju, albo jeśli chcemy być może coś powiedzieć nawet o jakichś zagrożeniach globalnych, no to one się sumują i my jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć co właściwie się dzieje w tym momencie, albo co się działo w przeszłości. Oczywiście to, że mówię, że pewne incydenty, pewne zdarzenia mogą nie wydawać się poważne, to oczywiście jest
taka perspektywa statystyczna, tak? Mamy dla kogoś, kto straci dane przez ransomware, no to może być tragedia. Jak my mamy informacje o tysiącach, setkach tysięcy, milionach infekcji czy potencjalnych przełamań zabezpieczeń, to dla nas jest w tym momencie to są bardziej statystyki, które staramy się zrozumieć. Więc zacznę od właśnie takiego być może z punktu widzenia użytkownika jednego z poważniejszych zagrożeń, ale też taki, który jest dosyć łatwy do wyobraźni, czyli infekcje szkodliwe oprogramowanie. Tego typu dane najczęściej są pozyskiwane przy pomocy systemów typu Sinkhole. Oczywiście nie tylko, tak, ale Sinkhole, czyli domeny, które są przekierowane na jakiś serwer i później ruch, który zamiast trafiać do botmastera, do serwera command and control, trafia do analizy. My również mamy tego typu system, aczkolwiek ilościowo, jeśli patrzymy na to, co dotyczy Polski, no to z pewnych oczywistych względów więcej dostajemy z podmiotów zewnętrznych. Są firmy, które specjalizują się w tego typu działalności, ale tak naprawdę więcej informacji jest nawet od organizacji non-profit, które operują Sinkhole, utrzymują tego typu systemy, współdziałają z organami ścigania, chociażby przy zdejmowaniu botnetów, następnie przekazują nam dane do wykorzystania. Więc właściwie jakie botnety teraz widzimy na podstawie tych danych i jak dużo tego jest? Jakiś prosta statystyka z ostatnich trzech tygodni pokazuje, że na topie mamy Andromedę, czyli coś, co zostało sinkholowane pod koniec 2017 roku. Jak widzimy to są unikalne adresy IP, jakie były zarejestrowane właśnie w tym miesiącu. To jest typowy przykład, tak? Mamy sytuację, kiedy jest botnet, on jest neutralizowany, czyli nawet jeśli nie stanowi zagrożenia, wtedy tak naprawdę dowiadujemy się często dopiero, kto jest zainfekowany i później obserwujemy taki bardzo powolny spadek tych infekcji. To najczęściej tak na przykład w przypadku Configera, który jest tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę tych adresów, które widzieliśmy, które właśnie łączyły się do jakiegoś sinkhola. Configer, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, kiedy był, od kiedy on już jest nieaktywny, ale to jest chyba coś około dekady w tym momencie. Natomiast skala była duża i ten spadek jest eksponencjalny, więc tak naprawdę infekcje, najczęściej jest tak, że na początku niektóre infekcje faktycznie są czyszczone przez właścicieli. To jest jakaś niewielka część, natomiast później nie widzimy tego spadku gwałtownie, raczej widzimy, że sprzęt jest wymieniany. Dlatego tak ta sytuacja wygląda. No oczywiście mamy do czynienia z Mirajem i jego chłodnym i to ostatniej prezentacji. To jest też dosyć ciekawy właśnie trend z ostatnich trochę więcej niż dwóch lat, kiedy był właśnie wysyp ataków, w przeciwieństwie właśnie do Andromedy, Configera czy Sality, które atakują komputery z systemem Windows. To, co widzimy od paru lat, czyli ta fala ataków na urządzenia, najczęściej są to jakieś kamerki, routery, to jest jakby nowy obszar, który wcześniej zawsze był podatny, tak? Ale wcześniej nie był aż tak, wiedza o tych podatnościach nie była aż tak powszechna, ale też być może ataki na systemy Windowsowe były trochę łatwiejsze. Teraz jakby ten temat, te podatne urządzenia są gospodarowane przez przestępców, najczęściej właśnie przez podatności, które nie są przez długi czas łatane w jakichś routerach czy urządzeniach, które
mogą nigdy nie być zaktualizowane już. W zeszłym roku próbowaliśmy oszacować, ile w Polsce właściwie jest zainfekowanych użytkowników, czy zainfekowanych użytkowników, czy po prostu urządzeń, które, na których jest, działa jakiś bot, które są częścią botnetu. I to, co widzieliśmy na podstawie danych wtedy, to jest około 13 tysięcy. To jest dziennie, tak? Czyli to jest dosyć, to nie jest jakaś liczba adresów zagregowana z całego roku, to jest to, co średnio dziennie widzieliśmy, więc na takim poziomie. Teraz można zastanowić, na ile, znaczy 13 tysięcy to może nie jest dużo, jeśli wziąć pod uwagę rozmiar całego kraju. Natomiast jest to, to jest dolne oszacowanie, bo to bazuje wyłącznie na danych o infekcjach, o których wiemy. Natomiast ta liczba nie uwzględnia infekcji, o których nie wiemy, a możemy tylko się domyślać, że może być ich być może nawet wielokrotnie więcej niż, niż ten poziom. Więc to jeśli trudno jest oszacować, ile faktycznie komputerów mamy zainfekowanych. Natomiast spróbowaliśmy jeszcze spojrzeć na to z innej strony. I z, no w ramach takiego eksperymentu, powiedzmy, no, zobaczyć, jak te infekcje rozkładają się względem różnych dostawców internetu. Do tego celu wzięliśmy dane o po prostu liczbie klientów różnych tych czołowych ISP, żeby zobaczyć, czy są jakieś, być może jakieś ciekawe różnice między poziomami, między tym, co się dzieje właśnie w różnych systemach autonomicznych. Więc to są informacje, tutaj jest o procentowe, jaki procent użytkowników według naszego oszacowania w danej sieci był zainfekowany. To są dane to jest trend z 2017 roku. No i to jest dosyć ciekawy wynik. Znaczy przede wszystkim to, co jakby jest z naszego punktu widzenia dosyć dobrym wynikiem, to to, że większość dostawców ma podobny poziom infekcji i to się jakby zgadza z tym, co nam się wydaje, czyli że użytkownicy się infekują niezależnie u jakiego dostawcy internetu akurat mają wykupioną usługę. Druga ciekawa rzecz to jest to, że z jakiegoś powodu metoda, w którą liczymy te infekcje, wyszło z niej, że u niektórych dostawców ten poziom jest istotnie wyższy i tutaj prawie sięga 1% użytkowników. No 1% użytkowników to wydaje mi się dosyć spory, natomiast ta dysproporcja daje do myślenia, na ile sposób, w jaki próbujemy zrobić ten szacunek, a szacujemy infekcje patrząc na unikalne adresy IP z pojedynczego dnia i później uśredniając te poziomy, na ile nasza metoda tutaj jest trafna i szczerze mówiąc nie jestem w stanie wytłumaczyć tej różnicy, natomiast mogę się domyślać, że być może wynika to po prostu z krótkich dzierżaw, z krótszych relatywnie dzierżaw DHCP u niektórych z dostawców. Natomiast nie mam tutaj dobrego wytłumaczenia. I ostatnia ciekawa rzecz, którą można zaobserwować, to sam trend w ciągu roku. Tak? Rok jest to pewien już dłuższy okres, więc można spróbować przynajmniej określić właśnie, co się stanie, czy co się działo przez dłuższy czas. I tutaj widać dwie rzeczy. Jedna taka, że faktycznie infekcje spadają, natomiast w pewnym momencie pod koniec roku rosną. I właściwie co to znaczy, tak? Właśnie znaczy to, że nasze możliwości obserwowania tego typu zjawisk są ograniczone. I ten wykres oddaje zarówno to, że pewne infekcje i pewne botnety są likwidowane i to jest, i tu widać ten spadek. Natomiast widać też ten wszystko wskazuje na to, że ten wzrost jest
przede wszystkim głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ten wzrost jest właśnie zdjęcie Andromedy, które nastąpiło pod koniec zeszłego roku, czyli tutaj zaczęliśmy dostawać dane o infekcjach, które mogły być od wielu miesięcy lub lat, ale nie mieliśmy świadomości, że dane komputery, dane urządzenia były przejęte. Dopiero kiedy w wyniku dużej operacji, w której brał zarówno policja, jak i firmy komercyjne i tak dalej z całego świata i ten bot został zdjęty, wtedy ruch został przekierowany na sinkhole i zaczęliśmy się dowiadywać, kto jest ofiarą i wtedy jakby w naszych statystykach zostało to wzorowane. Natomiast to nie znaczy, że to są jakieś nowe ofiary. Więc na ile w Polsce jest zainfekowanych użytkowników? Tak z grubsza można powiedzieć, że szacujemy dosyć konserwatywnie. To są ułamki procenta. Czy to jest dużo czy mało? Trudno powiedzieć, bo nie zależy z czym to porównać. Tak? To jest, tutaj chyba nie ma jakiejś dobrej odpowiedzi. Na pewno im nie jesteśmy tutaj ani w czołówce, jeśli chodzi o świat, ani na dole rankingu. Dobrze, to była jakby próba spojrzenia na infekcje i jakieś trendy związane z działalnością przede wszystkim botnetu. Tak? Natomiast jest szereg innych problemów, które dotykają często nawet więcej systemów lub użytkowników, zależy jak jedno przeliczać na drugie, a o których świadomość niekoniecznie jest powszechna. Więc to, o czym mówię w tym przypadku, to są podatne systemy, przy czym podatność tutaj jest w dwóch znaczeniach. Przede wszystkim są to systemy, które prawdopodobnie, przynajmniej mamy pewne podstawy sądzić, że mają po prostu pewne luki, które można przełamać, można jakąś aplikację bądź cały system przejąć. Więc to jest jakby podatność w takim dosyć oczywistym znaczeniu. Natomiast również tutaj jako podatność rozumiem systemy, które są po prostu nieporównanie skonfigurowane i które mogą brać udział w mogą być wykorzystywane do ataków DDoS, konkretnie odbitych DDoS, czyli sytuacje, w których wysyłając jeden pakiet, jesteśmy w stanie wygenerować dużą odpowiedź, a ponieważ atakujący używają tego zeskufowanych adresów, w ten sposób te właśnie źle skonfigurowane maszyny stają się narzędziami przy DDoS-ach. No dobrze, ale zaczynając od tego pierwszego znaczenia, czyli co jest wystawione w internecie, mimo że najprawdopodobniej nie powinno. Podejrzewam, że większość tutaj osób zna, korzystała albo przynajmniej słyszała o narzędziu Shodan, czyli skanowaniu internetu, właściwie całej przestrzeni publicznej IPv4, aczkolwiek są też próby skanowania IPv6 z czasami nawet zaskakującym sukcesem. W poszukiwaniu właśnie rzeczy, które nie powinny być dostępne publicznie. Więc co często jest dostępne publicznie, a nie powinno? Takie rzeczy jak bazy danych często występują, dostęp zdalny typu VNC, RDP, to tego typu usługi teoretycznie mogą mieć uzasadniony powód, żeby ktoś się wystawił do zarządzania zdalnego, aczkolwiek zdecydowanie częściej ktoś się wystawił, nie mając do końca świadomości,
że coś takiego jest dostępne, bądź jakie mogą być konsekwencje przełamania na przykład swojego hasła. Z innych rzeczy mamy również typowe rzeczy typu Telnet, właśnie w różnych urządzeniach wbudowanych w routerach, ale jakby sam protokół z założenia nie jest bezpieczny, więc raczej nie powinno to być dostępne do świata. Czy zarządzanie NAT-em, też usługa, która powinna być wystawiona tylko z LAN-u, a może być wykorzystana do przyjęcia, znaczy przynajmniej przekierowania ruchu przez czyjś router. I znowu, patrząc na pewne trendy, na pewną historię w ciągu, w dłuższym okresie czasu, możemy spróbować zrozumieć, skąd te usługi się biorą, w ten sposób, czemu jest aż tyle tych urządzeń źle skonfigurowanych i jak dużo ich jest, tak? No bo jest, jak mówiłem, tych infekcji, o których wiemy, no to jest kilkanaście tysięcy, powiedzmy, dziennie, a na przykład od źle skonfigurowanych serwerów DNS, które mogą być wykorzystane do ataków DDoS, mamy powyżej 70 tysięcy, więc jest to inna skala zjawiska tak naprawdę. Co może być zaskakujące, bo zazwyczaj słyszy się dużo o infekcjach, botnetach i tak dalej, a niekoniecznie o tego typu usługach. Mimo że istnienie tych problemów jest powszechnie znane, tak? Natomiast sama skala, wydaje mi się, niekoniecznie przybija się do świadomości. I też to, co jest ciekawe, to spojrzenie na pewne zmiany, tak? Bo mogłoby się wydawać, że zmiany w tych urządzeniach, ponieważ mówimy o na przykład routerach, które są mogą być u setek tysięcy klientów, że to być może będzie przebiegać ta zmienność, nie będzie duża, tak? Natomiast to, co my widzimy, to jest tak, że często zmiany w liczbie tych źle skonfigurowanych systemów, które mogą być nadużyte do DDoS-ów, często zmienia się bardzo dynamicznie, z dnia na dzień, tak? Tak jak tutaj na przykład przy otwartych właśnie serwerach DNS, przy resolverach, tu często widzimy największego polskiego ISP, że jakaś zmiana w jego konfiguracji powoduje zmiany w liczbie tych systemów właśnie w rzędu tysięcy. Inny przykład to jest SNMP, czyli protokół też, który nie powinien być dostępny z internetu do zarządzania urządzeniami. Tutaj w tym przypadku zdaje się, że Netia też coś przełączyła i to spowodowało spadek rzędu powyżej tysiąca właśnie z dnia na dzień. Później inny ISP przełączył jakąś inną konfigurację i mamy wzrost o parę tysięcy. Można odnieść wrażenie, że patrząc na środowisko dużych dostawców internetu i mniejszych, że to, co my obserwujemy z zewnątrz, sprawia wrażenie, że nie wszyscy do końca kontrolują to, co dzieje się w ich sieciach, albo przynajmniej te usługi, które wystawiają publicznie. Bo tutaj jest jeszcze taki dosyć charakterystyczny przykład. Jednego dnia wystawienie 20 tysięcy urządzeń z usługą NetBIOS, tak? Jest jedna z, ta usługa była wykorzystywana ostatnio przez robaki, tak, które propagowały się automatycznie. Tutaj akurat zdaje się, że było też jakiś dostawca w Polsce, który właśnie z jakiegoś względu pewnego dnia mnóstwo urządzeń w tym systemie automatycznym zostało wystawione, natomiast ten spadek był już znacznie wolniejszy. Dlaczego tego typu usługi są istotne? No bo one są wykorzystywane, tak? One są aktywnie. Wszystkie tego typu
usługi są aktywnie wykorzystywane przez atakujących do DDoS-ów, tak? Jeśli jest jakaś usługa, która ma potencjał do wzmocnienia, a jeszcze nie jest wykorzystywana, możemy się spodziewać, że niedługo będzie wykorzystywana, więc tak naprawdę to jest te osoby, które mają wystawione tego typu systemy, niekoniecznie są tego świadome, natomiast kończy się to tym, że biorą dosyć aktywny udział w atakach denial of service. Dobrze, więc wydaje mi się, że trochę jesteśmy do tyłu z czasem, więc pominę pewne typy danych, jakie mamy, tak? Natomiast oczywiście patrzymy również na z punktu widzenia hostowania szkodliwej treści, tak jak jest w przypadku phishingu, czy wężego pojętego malware'u, który też koniec końców gdzieś musi się znaleźć na jakimś serwerze, żeby można było go ściągnąć i żeby użytkownik mógł się zainfekować. To oczywiście chyba, że jest przesłany w spamie. Dosyć dużo czasu poświęcamy na analizę botnetów i również zbieraniu informacji o serwerach command and control. Aczkolwiek w przypadku kontrolerów botnetów sytuacja w Polsce jest nawet nie najgorsza, bo tutaj nie jesteśmy wcale w czołówce krajów, które hostują tego typu zawartość. Natomiast chciałem powiedzieć parę słów o tej prób eksploitacji usług. Oczywiście, tak jak wszystkie nasze dane, mamy pewne systemy własne, które zbierają, które właśnie używamy do monitorowania, zbierania informacji i dostajemy informacje od różnych źródeł zewnętrznych, tak, właśnie od non-profitów, czy to firm komercyjnych. Natomiast tutaj jest przykład pewnego projektu europejskiego właśnie, w którym mamy okazję pełnić rolę koordynatora i właśnie ten projekt SysDen, jego celem jest zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi o monitorowanie ataków. To jest, na pewno będą mogli Państwo zauważyć pewne podobieństwa do prezentacji poprzedniej z Deutsche Telekom. Być może jest to nieprzypadkowe, bo też Deutsche Telekom i T-Systems są partnerem w konsorcjum, więc współpracujemy również z tą firmą. Natomiast z punktu widzenia właśnie monitorowania, ale też później wykorzystania tych informacji, istotnym naszym partnerem jest Shadow Server, który właśnie pełni taką rolę brokera na skalę światową. Czyli w sytuacji, kiedy z naszego monitorowania my jesteśmy w stanie znaleźć jakiś problem typu właśnie infekcja, kompromitowany serwer, używając tego typu brokera jesteśmy w stanie dotrzeć być może do CERT-u krajowego, być może bezpośrednio do właściciela sieci. No rzeczywiście już bez naszego udziału tym zajmuje się właśnie tego typu organizacja non-profit. Więc co to jest? To jest SysDen. W dużym uproszczeniu jest to po prostu sieć honeypotów niskointeraktywnych, czyli systemów, które udają wystawioną, emulują podatną usługę, która jest wystawiona właśnie do internetu. I jest to zbudowane w dosyć prosty sposób, przynajmniej od strony koncepcyjnej, czyli mamy szereg maszyn, szereg VPS-ów, rozproszonych po całym świecie, które służą nam jako tunele, do których wpada ruch i ten ruch jest przekierowywany na honeypoty niskointeraktywne. To, że one są niskointeraktywne, też pomaga w tym, że mamy dosyć dużą pewność, że nie zostaną one nadużyte do jakiejś szkodliwej działalności. Więc jest dosyć duża liczba tych maszyn, i na każdej jest wystawiony jeden lub więcej usług emulowanych przez
przeschany poty. Następnie ruch, jaki z tego zbieramy, to wszystko działa już wewnętrznie, analiza i chany poty w wewnętrznym centrum danych na wirtualizacji. I to nam wpada do dosyć dużego, do średniej wielkości klastra, czyli Elasticsearch i blok, to jest storage blokowy, jakkolwiek to się tłumaczy na polski, w każdym razie z PITOS, z API S3, kompatybilnym z S3. Więc jest to w skrócie duża baza danych, właśnie do której wrzucamy dane z chany potów, dane z monitorowania sieci, czyli tam są nawet pick-upy i sesje, jak i również pewne dodatkowe zbiory, które w tym projekcie zbieramy poza tymi hanypotami, sensorami. I na tym próbujemy właśnie z jednej strony rozsyłać te informacje poprzez Shadow Server, a z drugiej strony próbujemy je przeanalizować, żeby zrozumieć, co tak naprawdę szumi, bo to można potraktować jako pewnego rodzaju szum, co szumi w internecie. Więc jeśli chodzi o skalę tego projektu, to jest na dosyć dobrej drodze. Teraz mamy ostatni rok, ale już mamy ponad 200 VPS-ów mocno rozproszonych. I tak to mniej więcej wygląda w skali globalnej. Oczywiście są pewne białe plamy. Tam zazwyczaj jest trudniej dostać lokalnego VPS-a. Naszym oczywiście głównym obszarem zainteresowania jest Europa, czy Unia Europejska, patrząc wężej, więc tutaj mamy najwięcej tych sensorów. Natomiast ciągle szukamy nowych, więc jeśli ktoś tutaj chciałby z nami pomóc i jakoś współpracować, to bardzo chętnie jakieś nowe lokalizacje pod sensory przyjmiemy. Co z tego, właśnie co jakiego rodzaju dane nam dają te hanypoty? To jest, te wykresy obrazują skalę, na jaką zbieramy dane z tych systemów, tak? To jest, tutaj są cztery hanypoty, obecnie mamy już troszkę więcej, no ale powiedzmy te cztery to jest taki, jedne z pierwszych, jakie zostały wdrożone właśnie na większą skalę. Zaczęliśmy od Kauri, hanypota SSH, najpopularniejszy chyba teraz w użyciu właśnie przez badaczy. Oprócz tego mamy hanypota do systemów, mówiącego systemy przemysłowe, ale również takie bardziej niszowe rzeczy jak ElasticPod, czyli hanypot, który udaje właśnie źle skonfigurowany serwer Elasticsearcha, który jest podatny, żeby po prostu na niego wejść i chociażby wykraść dane, czy w jakiś inny sposób podjąć próbę manipulacji tą usługą. I Glassdoor, który jest hanypotem www, czyli próbuje zebrać i przeanalizować ataki na aplikacje www. I jeśli chodzi o skalę, to jest dosyć duży rozszał. Ataki na Elasticsearcha to jest dosyć niszowa sprawa i tego są dziesiątki dziennie, zaledwie. Natomiast jeśli porównamy to z atakami na web, albo na SSH, albo na Kauri również emuluje Telnet, więc na te protokoły, no to mamy z tej naszej sieci czujników, hanypotów około do 20 tysięcy unikalnych IP-ków próbujących nas zaatakować dziennie. Trochę mniej w przypadku usługi www. I wracając do tego, jak to się ma do Polski. Z Polski można powiedzieć, że z grubsza jest to między 1 a 1,5% tych właśnie IP, jakie widzimy. Więc ponownie, że to jest dużo czy mało, na szczęście nie jest to jakiś duży odsetek, więc chyba to nie mamy się czego wstydzić, natomiast no, nadal
jest to nawet 1% przekłada się, może się przekładać właśnie na setki, setki maszyn, które są aktywnie wykorzystywane do dosyć szeroko zakrojonego skanowania i próbowania włamywania się na serwery. Więc no, tutaj na pewno jest jakby dla nas motywacja, żeby jakoś spróbować to zminimalizować. Jeszcze w ramach SysDNA oprócz honeypotów mamy takie dosyć ciekawe źródło, które było nazwane w poprzedniej prezentacji Black Hole'em. My częściej nazywamy Darknetem, ale też popularna nazwa jest Network Telescope, teleskop sieciowy. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jest prezentacja jutro kolegi z NASK-u, więc polecam. Tam będzie znacznie więcej szczegółów technicznych, w jaki sposób to działa i jakiego rodzaju właśnie informacje i wnioski możemy dzięki temu systemowi pozyskać. W ramach tego takiego szybkiego przykładu, co widać dla Polski, na przykład widać ataki typu Flood, czy inne ataki DOS, które wykorzystują zespufowane adresy źródłowe. I na przykład patrząc właśnie na ofiary, które są geolokalizowane w Polsce, no to bardzo ładnie widzimy, ile się dzieje w OVH, praktycznie codziennie coś się ciekawego dzieje. Ten rozmiar tego kółka oznacza tam relatywną skalę ataku, kolor oznacza, różne kolory są różne ofiary. Czy na przykład, jak popatrzymy na więcej systemów autonomicznych, nie tylko na OVH z hostingów, to widać czasami jakieś ciekawe jakieś fale ataków na różne AS-y, na ofiary w różnych AS-ach. Czy akurat w ostatnim miesiącu liderem było Orange, a właściwie no, ofiara, która znajdowała się w AS-ie Orange. Co wyglądało na jakieś IP prawdopodobnie jakiegoś indywidualnego użytkownika, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale jeśli chodzi o skalę ataku, to wygrał w ostatnich tygodniach. Albo znaczy no, oczywiście z perspektywy ofiary to nie jest wcale powód do zadowolenia. Więc oczywiście to też nam daje pewien wgląd, co się dzieje, tak? To chociażby kto jest atakowany w Polsce i to jest jeden z elementów, tak? Oczywiście jest więcej, ale to jutro na prezentacji. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym projektem, zapraszam na stronę www.sysdnu i tam mamy więcej szczegółów, więcej linków i też informacje, jak się z nami skontaktować. Dobrze, więc ponieważ muszę już kończyć zaraz prezentację, musimy przejść do przerwy lunchowej. Więc chciałem zrobić tylko zajawkę tego, czego nie uda mi się zaprezentować, ale bardzo chętnie mogę o tym porozmawiać po prezentacji właśnie w jednej z przerw albo wieczorem. Co się dzieje z tymi wszystkimi danymi? Tak, no bo my to zbieramy, analizujemy to czasami częściej, czasami rzadziej, czasami może bardziej dogłębnie, czasami wcale. Ale oprócz tego, że wykorzystujemy to wewnętrznie w naszym zespole, no to jeszcze staramy się udostępniać te dane i do tego mamy właśnie dedykowany system o nazwie N6, który jest dla nas silnikiem do przetwarzania, normalizacji i udostępniania tych danych. Więc tutaj mamy przygotowany taki diagram architektury, którego właśnie nie uda mi się zagłębić w szczegóły, może tym lepiej, tak czy nie będę tutaj zbytnio wchodził w szczegóły dzięki temu. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że po tym, jak te wszystkie dane wpadną, zostaną przetworzone przez system, wpadną do bazy danych, one są dostępne przez API, tak? I to, co chciałbym podkreślić, to to, że te dane są dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Czyli jeśli ktokolwiek chce otrzymywać dane dotyczące jego sieci, jego AS-a, domen, tak naprawdę to można bardzo elastycznie zdefiniować, bardzo chętnie takie dane przekażemy. No właściwie staramy się przekazywać wszystko, co wiemy o tej sieci, tak? W tym infekcje, w tym hostowane malware i tak dalej, wszystkie te kategorie informacji, jakie pokazywałem. No i oczywiście, tak, to pominiemy, jak to jest przetworzone, to dane już można nawet przeglądać w takiej formie czytelnej dla człowieka. My mamy do czynienia oczywiście z milionami tego, ale jak ktoś zapisze się, ma jakąś sieć, nie wiem, rzędu nie jakiegoś ogromnego ESA, no te dane będzie prawdopodobnie na tyle mało, że będą w stanie, będzie można je po prostu przejrzeć i zweryfikować, czy te zgłoszenia, które o problemach, które my mamy informacje, faktycznie mają miejsce. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że oprogramowanie 6 udało nam się z pomocą finansowania unijnego wypuścić na licencji open source'owej. Jest dostępny na GitHubie, więc jeśli ktoś miałby też potrzebę automatyzacji pewnych procesów związanych z przetwarzaniem zdarzeń bezpieczeństwa, no to być może jest to warte rozważenia również. I na tym zakończę. Jeśli mam, chyba nie mam czasu na pytania, tak? Nie mam czasu na pytania. Więc tak, czyli mam czas na jedno pytanie. Jedno tutaj, reszta w późniejszym terminie. Ja mam takie pytanie. Ostatnio jeden z naszych większych dostawców w Polsce, firma Home.pl, padła atakiem DDoS. Mam takie pytanie, czy CERT NASK-u jakoś współpracuje z taką firmą, pomaga, monitoruje, ostrzega? Jeżeli pomaga, czy współpracuje z tym dostawcą, bo jakby nie było komercyjnym, to czy po wyprowadzeniu tematów na prostą, czyli jak po zakończeniu ataku, wy się jakoś rozliczacie z tym prywatnym dostawcą? To jest jakoś tak ogarnięte między wami, czy to jest po prostu non-profi? Wy to po prostu pomagacie, monitorujecie, no i temat jest zamknięty i nie ma jakichś tam rozliczeń między wami? Jak to jest zorganizowane? Można to chyba najkrócej określić jako best effort. I tak, no. Więc w przypadku takiej, jak jest Home, czy jakiś inny incydent podobnej skali, podobnego rodzaju, teraz to powinno być do nas zgłaszane, tak? Natomiast to, co my robimy z naszej strony, trochę zależy od tej ofiary, tak? Czy ona prosi nas o jakieś wsparcie. Raczej my staramy się dowiedzieć, jeśli jesteśmy świadomi takiego incydentu, staramy się dowiedzieć o nim coś więcej. To może być istotne chociażby z tego punktu widzenia, że zaraz ktoś inny może paść ofiarą czegoś podobnego, tak? Więc staramy się uzyskać pewne informacje. Jeśli jesteśmy w stanie coś doradzić, coś pomóc, tak, natomiast to jest, tak jak mówię, best effort, to nie jest na zasadzie komercyjnej i też, jak gdyby też nie jest naszą rolą, żeby jechać i komuś, żeby na miejscu robić forensik. Oczywiście, jeśli jest uzasadnienie, bo jest z jakiegoś powodu, być może jest to zagrożenie w skali całego kraju, to być może tam pojedziemy i zrobimy ten forensik i pomożemy komuś się obronić, tak? Ale w typowej sytuacji możemy pełnić pewną funkcję doradczą, ale z ograniczonym zaangażowaniem z naszej strony, no bo to się po prostu wiąże z tym, że my mamy ograniczone zasoby, tak? Nie możemy, nie świadczymy usług tego typu teraz dla wszystkich powiatów w Polsce. Więc w sytuacji, jeśli ktoś niekoniecznie chce z nami współpracować, na przykład nie potrzebuje od nas wsparcia, to też nie napraszamy się z czymś takim. Jeśli ktoś poprosi na przykład dodatkowe informacje,
postaramy się, na przykład w przypadku takiego Home'a, moglibyśmy udostępnić dodatkowe informacje, co my wiemy o tym ataku, na przykład z naszych systemów, tak? Albo z innych źródeł, do których my możemy mieć dostęp. I na takiej zasadzie pewne wsparcie jesteśmy w stanie świadczyć, ale w ograniczonym zakresie. Gdyby nadal to ta firma musi się obronić, tak? Możemy jej trochę pomóc, ale to nie jest tak, że my zrobimy to za nich. Więc tutaj tak, nie wiem, tak mniej więcej ten model wygląda.